Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie, tak jak zwykle, chociaż wczoraj był DevSwapik. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka z DevSwapa wczorajszego z Jagiełem, no to koniecznie wbicie i zobaczcie. W dzisiejszym odcinku ja dalej nie jestem umówiony na wizytę u fryzjera, przez co moje włosy są w stanie krytycznym. I ja wiem, że wy mi piszecie, że jest fajnie, ale nie jest. I mnie denerwuje to, bo ja tego nie umiem ułożyć, to się nie chce ułożyć, więc musicie zaakceptować to, co tutaj się dzieje. Zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcików z Palionowa i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ no myślę, że wiele osób tutaj ogląda, które nie mają subskrypcji. Jest mi bardzo przykro, że nie masz tej subskrypcji, więc zostaw subskrypcję. Proszę. Jak widzicie, jestem oczywiście na Palionowie. Tradycyjnie zaczynam u siebie na chacie. Dlaczego u mnie na chacie? Nie wiem w sumie zawsze, dlaczego u mnie na chacie zaczynam. Może dlatego, że ja po prostu gdzieś odstawię itemy, coś tu później przyjdę, tu się przygotuję, wezmę sobie wszystko, co mam zabrać. Już zbroi nie mam, o kurczę, zbroję sobie weźmiemy. Bo słuchajcie, dzisiaj lecimy po kolejne wyzwanie, które dostaliśmy. Znaczy, które pewnie dostaliśmy. W sensie, no domyślam się, że tak, no bo teraz na tym to polega. Ciągle tam chodzimy, są nowe wyzwania w tej mojej głowie. I dzisiaj prawdopodobnie będzie. Nie spodziewałem się tego spotkania. Berek. Ha. No nieźle. Graliście kiedyś w Berka z Endermanem? O kurde, goni! Dobra, gin. No, no, no weź, daj mi spokój. O, patrzcie, perły mamy. Ej, dobra. Musiałem to wykorzystać. Dobra, ej. Nie, ej, to jest zamknięte. To jest zamknięte, ja to zostawiam za każdym razem otwarte, więc skoro to jest zamknięte, to znaczy, że tutaj coś się ewidentnie dzieje. Dobra, otwieramy to. Przechodzimy tu, oczywiście drzwi się otworzyły, tu się nic nie zmienia. Jezu, znowu ten korytarz, to jest najgorsze, co może być. Chodzenie przez ten korytarz to jest totalna tragedia, przysięgam, nie chce mi się totalnie. No ale trudno, trzeba to jakoś przeżyć. Dobra, tu, tu skręt w prawo, skręt w lewo, skręt w prawo, skręt w lewo, skręt w lewo, w prawo. Jesteśmy, uwaga, dobra, tu schodzimy na dół tradycyjnie. Ja już słyszę te blazy tutaj, które się zrespiły, nie? Idę zobaczyć, aż ile ich jest. O kurde, nie, 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 dobra, nie chcę z wami walczyć, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dobra, przejdźmy tak, tu, o kurde, za szybko, tu. Tak, mam. Czy tam jest już kolejne, czy nie? Ej, o co chodzi? Przecież to jest. To jest przecież ta mapa. Ale to tak wyglądało, to nie było czerwone w środku, tak mi się wydaje. Ej, dobra, to jest ta mapa, którą daliśmy temu gościowi tego jego posągu. To jest na 100% jego posąg, bo to pamiętam, że to tak wyglądało. Tylko dlaczego on to teraz tutaj dał i dlaczego tu nie ma żadnych tekstów, żadnych nowych, które by nam coś dały? Nie wiem, tu jest gdzieś jakaś ukryta wiadomość czy coś? Nie, czekajcie, wezmę tą mapę. No nie, no nic nie ma, tu normalnie ramka. No i co, ja mam tam pójść po prostu? Dobra, no nie wiem, trudno, idę tam. Idę w takim razie tam, zobaczymy, o co chodzi, no bo domyślam się, że chodzi po prostu o to miejsce, że ja mam tam pójść. Tylko dlaczego? Nie rozumiem dlaczego. No widzę już pierwszą różnicę, czyli to, że w środku ten kwadrat, on nie był czerwony, on był jakiś. Nie wiem w sumie, jaki on był. On był w sumie kolor piasku tam chyba był, bo to było na piasku budowane. Więc to miało tylko taką ramkę czerwoną ze względu na to, że tam lawa była, ale w środku to nie było, więc coś się tam zmieniło. Ja tam nie byłem. Bo ja się boję tam chodzić. Mnie to tam w ogóle nie interesuje, co to tam jest, ale to się zmieniło ewidentnie. Dobra, czekajcie, pójdziemy tam w takim razie, zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Szkoda, że nie mam kolejnej perły, bym tam był chwilę, moment. A tak to trzeba iść na piechotę. No ale dobra, pójdźmy tam i zobaczymy, o co chodzi. Ja podejrzewam, co by to mogło być. No podejrzewam, że nie wiem, że to jest lawa, która jest jakby rozlana, tak mi się wydaje. Chociaż ciężko stwierdzić też, no bo jest czerwone, w sumie to też może być nether, netherowy ten blok, ten nether brick postawiony, no nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, przejdźmy, kurczę, nie umiem skakać w tym Minecrafcie. Teraz jedzmy coś tu, to jest dla mnie zagadka. Jak to się dzieje? Dlaczego ta owca i ta papuga, która widzicie nas, spokojnie może stąd polecieć? Wiecznie tu siedzi. Wiecznie tu siedzi, ja nie wiem, to ja nie mam teorii żadnej, ale strzelam, że prawdopodobnie ta owca próbuje stąd wyjść, ale nie potrafi i ta papuga jej dotrzymuje towarzystwa. To jest moja teoria, prawdopodobnie słuszna. No ale to nieważne, dobra, przejdźmy tam, tutaj mamy mnóstwo melonów, ale nie potrzebujemy, mamy super fajne ziemniaki. Chociaż ja powinienem chleb jeść, bo w końcu to tchnie, wiecie, o co chodzi. Dobra, przejdźmy tu, tu jest noc akurat, dobra, ale nie, dlaczego mnie teraz bijesz, dlaczego? Ja myślałem, że my się dogadamy. Ała! Dobra, dobra. Okej, widzę już ten posąg. Okej. Dobra, powolutku, powolutku. Ja się tu muszę poskradać.
Po prostu jest to wypełnione tym netherrackiem. Ja tego nie robiłem, więc to musiał zrobić ktoś inny. Czy ty mnie widzisz naprawdę z takiej odległości? Mnie zobaczyłeś? Naprawdę? To tak działa? Naprawdę? Dobra. Proszę teraz, niech mnie nie zobaczą te wszystkie moby. Błagam. Nie no, dlaczego wy mnie gonicie? Zostawcie mnie. Proszę. Ja nie chcę z wami się konfrontować. W ogóle. O kurde, prawie do lawy wpadłem. O, a ciekawe, ciekawe, czy oni tu przejdą. No nie przejdą, bo nie mogą skakać. Nie, ale was zrobiłem. Ale was zrobiłem. Jakie to jest 300 IQ, dobra. Ej. No co ty zrobiłeś? Dobra, udało mi się uratować ten piasek. Dobra, chociaż to tutaj zamuruję. No nie, brakło mi piasku, brakło mi piasku. To się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę. No i nie, i pies mi szczeka. To jest normalne, to jest zawsze, jak ja nagrywam odcinek, zawsze musi mi pies czekać. Dobra, słuchajcie, zbieram ten piasek po to, żeby... Dobra, słuchajcie, zbieram ten piasek po to, żeby to tam zamurować, bo nie chcę takiej dziury tam mieć. To mi się nie podoba totalnie. Czekajcie, tu. Tak, okej. Mamy to zamurowane. No, wow. Dlaczego mnie prawie wrzuciłeś do wody? Ja mam jakąś truciznę. Ja nie chcę tej trucizny. Dajcie mi normalnie zobaczyć, o co tu chodzi. Ja muszę teraz naprawiać za was. Zniszczyliście posąg, który zbudowałem temu gościowi, który mi grozi. Ała! Nie, no dlaczego? Ja jestem tak torturowany tutaj. Ja nie chciałem. No nadal za mało. Nadal za mało. Proszę mi nic nie robić. Proszę mi nic nie robić. Proszę mnie zostawić w spokoju. Ja nic nikomu nie zrobiłem. No zostaw mnie, jeszcze pająki mnie biją. No tragedia, tragedia. Dobra, mamy to. No, a, przeskoczył! Dobra. Zostaw mnie. Dobra. No nie, no czy ja naprawdę muszę się z nimi wszystkimi bić? Nie wybuchaj. No dlaczego kolejną dziurę nie zrobiłeś? Dlaczego? Idź tam do tej lawy, wskakuj ty też, kurde. Wskakujcie wszyscy! Zostawcie mnie! Ja nie chcę z wami się bić. Dlaczego wy mi to utrudniacie? Jeszcze te śmietniki. Dobra, tak was załatwię. Chodź tu. O kurde. Zrobił mnie w konia. O, patrz kurde. Nie spodziewałbyś się, że kaktus jest kujący, co? Dobra, czekaj. Zostawcie mnie. Chociaż ja mam pomysł. Ja ich wrzucę wszystkich do tej lawy. To jest najszybszy sposób. Albo nie wiem, dobra. No nie. O, wow, no co jest, kurde? Prawie mnie do lawy wrzucił. Tu były przyciski. Dlaczego ich nie ma? Dlaczego nie ma tych przycisków? Co jest nie tak? Ała. Dlaczego? Ała, no zostaw mnie! Dlaczego? Gdzie on jest? Dobra. Dobra. Dobra, najpierw załatwmy te zmory nocne, bo ja nie wiem. Nigdy mnie nie atakowały na tym palionowie, a teraz nagle jest z nimi problem. Dobra, coś takiego. I teraz robimy tak. Dobra, łatwiej będzie mi was ogarnąć do tej lawy. Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ci mnie nie atakują, chociaż te zombiaki, nie wiem skąd one widzą mnie na taką odległość. Mi się to totalnie nie podoba, no proszę, zostawcie mnie. Albo dobra, dobra, te zmory na sobie. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Guzik tu jest, ej dobra. Ej dobra, tutaj w jednym miejscu było miejsce wolne, było na guzik. Czy to coś oznacza? Czy to coś może oznaczać? No jak ty to zrobiłeś? Dobra. No kurde. Jeszcze mnie teraz te szkielety będą torturować. Dlaczego? Dobra. Załatwię was tym. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Dobra, spaliłeś się, Boże, co za debil. Dobra, załatwiony. Dobra, no jestem totalnym prosem i tu nie ma żadnej w ogóle... Żadnej wątpliwości. O nie, rozwaliłem posąg. Po co rozwaliłem posąg? Dobra, zróbmy tak. Tutaj też nie. Tu też nie. No chyba... Ej, to chyba tu było właśnie wolne. Tu też... O, jest! Czekaj, tu się otworzyło przejście! Co jest? Czekajcie, musimy zrobić szybką akcję. O kurde, zablokowałem się. Dobra, czekajcie. Zróbmy tak. Ja nie wiem, czy ja tam mogę wchodzić w ogóle. Ale dobra. Ła! No nie, uderzyło mnie. Jeszcze raz. No nie, nie mogę zdążyć tam. Okej. Nie, lawa! Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Przepraszam was bardzo.
Czy to jest jego tajna baza? Czy to jest jego tajna baza? Ja tu nie powinienem być. Dlaczego tu są moby? Dlaczego tu są wszędzie moby? Czy on jest... Zresztą on się kuma z mobami? Czy on mnie goni? Jasne, że mnie goni. Dobra. A ty? Ty jesteś jakiś zepsuty. Dobra. Załatwiłem go. O kurde, jedny, tu jest taka dziura. Tam jest już koniec świata? O Boże, jakie to jest przerażające miejsce. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Ale nie wiem, o co to pusta. Pusta skrzynka, dobra, nie wiem, o co chodzi. Tu są kolejne skrzynki, sprawdźmy je. Tu też nie, tu też nie. O nie, to jest ta płyta straszna. Ja jej nie chcę słuchać. Ej, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, o co może chodzić z tym miejscem? Ej, ja totalnie nie mam pojęcia. Ja totalnie nie mam pojęcia. Za obrazami coś jest? Nie ma. Tu nie ma, dobra, za obrazami nic nie ma. Ej, dobra, to jest totalnie dziwne miejsce. Totalnie, tu są jakieś siedzenia. Tak jakby to był jakiś stół do obrad. Tu jest podwójne krzesło w ogóle, nie wiem czemu podwójne, ale dobra. No chyba tak, żeby było parzyście. Nie wiem. To miejsce, które ja teraz znalazłem, to jest najbardziej dziwne miejsce, jakie aktualnie jest na Palionowie. Nie wiem, o co tu chodzi. Mnóstwo biblioteczek, kowadła, jakieś kurde, tu ta płyta. Czekajcie, chcemy ją posłuchać? Dobra, posłuchajmy ją. Dobra, to jest najbardziej straszna płyta w Minecrafcie, ale też w sumie melodia najciekawsza. No nie wiem, dobra. Nie wiem, co to jest za miejsce. Tu coś jeszcze jest, czekajcie, tu jakąś wodę widziałem, ale to pewnie będzie wyjście, nie? Tak, to jest chyba wyjście. Płyniemy do góry. Czy to jest wyjście do samej powierzchni? Tak, okej, dobra. Naprawdę, tu takie wyjście w ogóle nie jest zakryte? No ale w sumie tędy się nie da wejść w ogóle. No nie, nie można spłynąć tędy. Ej, kurde. Ej, to jest dobre w sumie. Bo i tak się nie da nic z tym zrobić. Dobra, znaleźliśmy jakąś tajną bazę tego ziomka. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi z tym. Mam nadzieję, że nic mi nie grozi przez to, że ja to znalazłem. Chociaż w sumie on sami to pokazał, ale w sumie nie powiedział mi w ogóle, dlaczego mi to pokazał. Po prostu... pokazał i zero informacji, więc nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jak myślicie, o co chodzi z tym miejscem, z tą tutaj dziwną rzeczą. Tu jest jakiś ten otwór. Tam jest lawa, dobra, ale przynajmniej wiemy, że możemy to już przeżyć. Więc w sumie to dobrze. No dobra, dziwne totalnie miejsce. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. Nie działa mi zmiana sceny. A nie, bo tu jest zmiana. Dobra, nieważne, pomyliłem przyciski. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Na razie, pozdro i niech wam się przyśni to, o co chodzi z tym miejscem. Pozdro, elo, pa, pa.